I witam w kolejnym odcinku Zagrajmy w Risen 2 Mroczne Wody. Właśnie idziemy sobie na Wyspie Skarbów razem z dupeczką Patty dalej w poszukiwaniu skarbu stalowo-brodego. Bo jakoś dupeczka strasznie nas na to naciska, żeby ten właśnie oto skarb dobyć. No, ja w tej chwili już za bardzo nie potrzebuję specjalnie kasy. Ta rzeźba nie znalazła się tu przypadkiem. Co za ohyda. Hej. Właśnie. Złoto, złoto, dużo złota. Bo to słuchajcie, to chyba jest totem na namorzynach. A o tym mówiła nam druga strona, nie, trzecia strona. Do klucza, na południe od totemu. Okej, na południe od totemu muszę pójść. Czyli tam. Tam niby będzie, słuchajcie, klucz. Do skarbu, no to spróbujmy ten skarb znaleźć. Czego dalej, słuchajcie, wypatrywać? Podwójna palma. To chyba to. Czy rozwidlona palma brzmi znajomo? Tak, to jest dokładnie to, bo Patty już o tym mówi. Zobaczmy, czy tutaj coś jeszcze jest. Nie widzę. Tu jest ta podwójna palma, słuchajcie. Miał być na północ od niej, tak? Sprawdzę jeszcze raz. Tak, na północ. Dobra. I teraz szukamy jakiegoś grobu. Jest i grób. Patty się odezwie. Jestem pewna, że to grób, o którym wspominał mój ojciec. Mówił, że szedł tędy dwa razy. Najpierw po klucz, potem po skarb. Och, mam nadzieję, że tu jest. Dobra, słuchajcie. Czyli tu jest grób. Patrząc na wskazówki, na północ od grobu będzie klucz, a na południe od grobu i potem południe od monolitu będzie skarb. Jakiś amulecik. Zobaczmy, co to jest za amulet. Jakieś słabizny. Nie będę zakładał. Walić to. Wow. A, to tylko utopek. To idziemy ubić utopca. Weźmy się za to. No i słuchajcie, tutaj gdzieś jest klucz. Utopiec wystrzelany. Sporo się strzela w tej grze. Tam jeszcze jakiś utopiec jest. Tutaj owoc maki. Tu wygląda na pusto. Tam! Widziałeś? Mam cię! Zabijmy utopca. I nie wiem, Patty, co ci błysnęło, ale chyba nie utopiec, co? Na tyle ślepa to chyba nie jesteś jeszcze. Zbieramy wszystko, co tutaj mamy. Oho, tam jakieś skrzynie są. A tu zobaczmy. Laleczka wodu. I tam też coś jest. Okej, tutaj powrót do skrzyni. Skrzynia na 20, otwórzmy ją sobie. To będzie proste i szybkie. Tak jak mówiłem. No w skrzyni byle co. No dobra, to patrzmy tutaj dalej, co tu jeszcze mamy. Bo tutaj gdzieś musi być ten klucz. Co? Klucz? Mapa.
płocie, kurna! Ale skarbów! Gdzie to jest? Tam gdzieś, okej. A inny skarb? Też tam. I ten też jest tam. Okej, czyli ja jestem tutaj. Tutaj gdzieś było to. Czekajcie, bo tam wyszedłem na namorzyny. Poszedłem, tu był totem. Poszedłem, skręciłem tutaj na palmie na północ. Ahaś. Tak, jestem tutaj. Dobra, muszę teraz cofnąć się tam, pójść tu i tutaj zbadać. Potem też to. No i potem tutaj to, to. I będzie cała wyspa skarbów zbadana. Ale słuchajcie, w takim razie... No, mamy klucz. No i wszystko... Mamy mapę do skarbu, no. Tylko one wszystkie leżą w tym samym miejscu, więc to pewnie będą też... To będą też... skarby pułapki. Ona nic nie gada. No i dobra, słuchajcie, musimy znaleźć teraz skarb tylko. Idziemy po skarb stalowo-brodego. Tylko pytanie, która to będzie skrzynia? No bo chyba będą tam cztery obok siebie. Może wszystkie cztery? Nie wiem, zobaczymy. Na razie idziemy. Hom, 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 hom. Mam nadzieję, że będzie jakaś podpowiedź jeszcze po drodze czy coś. Niepotrzebnie się ubrudzisz, jeśli nic tam nie ma. Ale dupeczko! Jak? Wiesz... Do... czy ja muszę coś otworzyć może, czy coś? Nie wiem, klucz... Muszę go kliknąć, czy jakoś tak? Klucz, 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 klucz to. No nie, nie mogę nic kliknąć. Ale mam towaru na handel. No dobra, słuchajcie, idziemy po skarb. Idziemy po skarb, tak? Wiemy już, gdzie jest skarb. Wiemy, gdzie jest skarb, no to idziemy po ten skarb. Chyba, że tam coś może jeszcze było przy tym kluczu. Coś, czego nie zobaczyłem. Muszę iść na prawo. Tamte rejony... Patrz, ten monolit musi być ostatnią wskazówką. No. Dobra, słuchajcie, idziemy tam. Bo to... Bo... No mamy już mapę, tak? Więc idziemy tam, wiemy, gdzie iść. Się nie przejmujemy. Tylko kwestia jeszcze będzie pewnie, która skrzynia, bo... Bo wciąż tego nie wiem do tej pory, no. Patrzcie, już widać groby. Tu jeszcze zbieram sobie roślinki. Hom, hom, hom. Tutaj coś mamy, czy nie? Nie, nic nie mamy. Zbiera się na burzę, aby. No to trafiliśmy. Udało się. Jakimś cudem wciąż żywy. A teraz zabawa w odkopywanie grobów. Rozpieszczasz mnie. I? Masz tu łopatę. Patrz na groby i ostatnią wskazówkę ojca. To musi się łączyć. No, no dobra, ale... Ostatnia wskazówka, czyli pewnie strona czwarta, czyli to, co nam dała Patty kiedyś, ta stronka chyba. Najpierw obejdę jeszcze wyspę. Zobaczymy, czy coś znajdę. Zobaczymy, czy tutaj coś jeszcze znajdę. Może będzie coś, co podpowie. Ej, ty... Jak ja mam po kokosa przejść? O, tak, dobra.
Okej, tu już była głębsza trochę woda, i tam jest ścięło wtedy, cofnęło. Tutaj jeszcze przeszukajmy. Tu jest kokosik, tutaj mamy owoc maki. Czy tutaj coś jeszcze jest? Dobra, chyba to tyle na tej wysepce. No to zobaczmy, słuchajcie. Mamy cztery skarby, tak? Sokbar. Tak. Stabbing. Wallace i Ramsey. Przy Ramseju stoi coś? Czy to tylko dekoracja? Nie wiem. Chyba tylko dekoracja mimo wszystko. To spójrzmy na tą czwartą wskazówkę. Zjem sobie roślinki. Zapiszę. I spojrzymy teraz na wskazóweczki. Ostatnia wskazówka. Tylko jeden grób kryje coś cennego. Okej. Pierwszą oddałem. Trzecia. I to jest pytanie. Kurna! Nawet najdłuższa kiedyś bla 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 bla. Szerokość. Patty. Stalowobrody zostawił sobie chyba czwartą wskazówkę? Czy tak? Nie wiem, to chyba ta, którą mi dała Patty. Spójrzmy na dziennik. Nie rozumiem. Co masz na myśli? Dostałeś podpowiedź i łopatę. Kop! Ale... Nie rozumiem zagadki. Właśnie. Zła odpowiedź. Ty zawsze rozumiesz zagadki. To ostatnia podpowiedź. Nie możesz odpaść na ostatniej odpowiedzi. Spójrz jeszcze raz. Spójrz na groby. No pomyśl! No kurde, no... Czym się groby różnią? Ten ma grzybki obok siebie. Ten ma szkielet. Tu jest czacha. A tu jest jakaś taka, no... buteleczka. Co dalej? Przekrzywienie, słuchajcie. Tu jest prosto. Tam też prosto. Tu jest prawy do góry, tu jest lewy do góry. Spójrzmy jeszcze na wskazówki. Gdzie to było? Czwarta strona. No to mi nic nie mówi, słuchajcie. To mi zdecydowanie nic nie mówi. Pierwsza strona. No, miałby niby Nesir, no kurde. No powiem wam, że nie wiem za bardzo, no. Dlaczego, którą mam skrzynię wybrać? No Patty, kurwa, no nie rozumiem, podpowiedz troszeczkę. Może jak z drugiej strony spojrzę.
też w sumie mi za dużo nie mówi, no. No kurde, to jest sok Bart, Stubbins, Wallace, Ramsey. Nie wiem dlaczego, ale jakoś mam taką skłonność, że to może być Ramsey. Ale totalnie, słuchajcie, nie wiem dlaczego, nie mam bladego pojęcia. No Patty, pomóż mi troszkę, nie bądź taka. No, wskazówki, słuchajcie, wskazówki. To nie jest nic fajnego. To też nie. Czwarta strona. Cennego. Dlaczego to jest napisane grubymi literami? Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Cennego to 7 liter. Nie wiem, czy to jest kwestia może liter, bo w sumie no to też są wersje językowe różne, więc ciężko byłoby to, bym im pewnie jakoś, nie wiem, dopisać. A jeszcze spojrzę na dziennik. 32 północ i zachód. 3, północ. Północ, zachód. To w sumie tylko ten też wskazuje na północny zachód, tutaj w lewo, tym ramieniem. Dobra, słuchajcie, no nie mam innego pomysłu, no ja nie mam innego pomysłu. Stawiam, że to jest ten grób. Czy tak jest? Nie wiem, słuchajcie, totalnie nie wiem. Nie wiem, dlaczego tak by miało być. Stawiam na współrzędne. Stawiam na buteleczkę. I na to, że ostatnia strona to była ta, którą miał ustalał Brody, którą miała Patty. Ciężkie. No ale w sumie... w sumie wykopać mogę chyba wszystkie groby, no nie? Dla doświadczenia, dla chwały. Tak mi się wydaje. No, nie wiem. Okej, skarby na pewno mogę tak wykopać. Dla chwały. Ale z drugiej strony, północny zachód to jest tam. No więc to też jest, no, grób najbardziej na północny zachód. Czy to tak działa? Słuchajcie, no to nie mam pomysłu, nie mam pomysłu. Napiszcie w komentarzach, jak według was należy rozumieć tę zagadkę. Bo ja przyznaję, nie mam pomysłu, znaczy powiedziałem wam, dlaczego tak uważam, ale jakoś nie jestem przekonany, no. O, ciężkie. W jedynce to było na pewno, słuchajcie, dużo bardziej uzasadnione, no. Skrzynie, widzę, wyglądają tak samo. Więc to raczej nie jest kwestia skrzyni. W sumie ten pierwszy grób to jest taki jedyny, przy którym nie ma jakiegoś takiego, nie wiem, artefaktu w stylu leżące kości, czaszka,
czy coś innego jeszcze, no. Dobra, słuchajcie, to zapisuję jeszcze raz. Otwieramy skrzynię Ramseya. Tak będę strzelał. No i... dziękujemy. No ale dlaczego nie skrzynia Ramseya? No... czaszka? Nie wiem. No otwieramy po kolei, słuchajcie, ja nie mam pomysłu, tak? No i znowu śmierć. Ja totalnie, słuchajcie, nie mam pomysłu, dlaczego akurat tak. Dlaczego to miałoby być jedno, a nie drugie? Sogbard, zobaczmy, Sogbard. No nie wiem, słuchajcie, lecimy po kolei, tak? Dostałem osiągnięcie, proszę bardzo. Rabuś grobów i oczywiście co? No i wszystko padaka, no. Czwarty grób, ostatni grób, który się ostał, to akurat jest ten. Dlaczego? Nie mam bladego pojęcia. Niby jakaś zagadka, ale jaka zagadka? Nic nie ogarniam. Czy naprawdę chodziło o brak czaszki, brak jakiegokolwiek atrybutu? Tylko, że te grzybki sobie rosną? Nie wiem, słuchajcie, no. Rodowe dziedzictwo. Pierścionek zaręczynowy. No, kasa łatwo. Kasa... wow, piracki almanach. Wow, premia do chwały 10%. No, słuchajcie, to warto zrobić jak najwcześniej. Zobaczcie. Piracki almanach. Bardzo fajne. Zostało jeszcze do zebrania 5 legendarnych przedmiotów, a mamy zadania na 4. Moneta. Marakajowie, Wyspa Umarłych. Zaświaty, Wyspa Umarłych, Marakajowie i Marakajowie. No, brakuje jeszcze jednego do tego. Zagadajmy z Patty teraz. Bo w sumie skarb zdobyliśmy. Zobaczmy. Co tam jest? Mnóstwo złota, kamień szlachetny i... tak, trochę biżuterii. Biżuteria! Tego szukam! Daj mi ją. Reszta jest twoja. A w sumie czemu miałbym to jej dać? Ja to wykopałem. Czemu ty dzielisz łup? Bo to skarb mojego ojca. I nie byłoby cię tutaj, gdyby nie ja. Podaj mi. Masz. Weź biżuterię. Jest tutaj. Musiałem oddać. Miałam rację. Wiedziałam. Mówił, że go sprzeda. Ale wiedziałam. Pierścionek zaręczynowy mojej matki. Tylko to mi po niej zostało. I? Myślałam... o czym? No, nieważne. No powiedz, Patty, powiedz. No powiedz. To nic, naprawdę. No ale powiedz. Powiedz. Zapomnij. Oj, ja pierdzielę, ale kobieta. No powiedz! Że dobrze nam razem. Dobrze? Pomogłeś mi. Doceniam to. Byłeś przy mnie, kiedy wszyscy zniknęli. Gdy zniknął mój ojciec. Mogę coś zrobić? Już dużo zrobiłeś. Mogę więcej. A, wiem. Nie możesz. Nie? Co? Jestem wdzięczna, nie zdesperowana. Dobra, słuchajcie, nie ogarniam tych kobiet nawet w grze. Jak mi idzie? Nie wiem, wiesz co, miałem wrażenie, że ona chce, żebym się oświadczył, czy ktoś, nie wiem, chce ślubu i tak dalej, gada sobie i gada.
I nagle nie jestem zdesperowana. No kto z takim tekstem wyjeżdża? Kto wyjeżdża z czymś takim? Słuchajcie. Nie ogarniam. Dobra, słuchajcie, idziemy dalej, idziemy zwiedzić resztę wyspy. I naprawdę, słuchajcie, napiszcie mi w komentarzach, dlaczego akurat ten grób? Dlaczego ten grób? Jaka to jest, kurde, zagadka? O co w tym chodziło? Bo ja patrzyłem na wszystko, patrzyłem, nie czaję. No dobra. Idziemy obejrzeć resztę wyspy. Tutaj możemy pójść w prawo na chwilkę, zobaczyć co tam mamy. Czy w ogóle coś tutaj mamy? Aligatorek! No to zastrzelmy bestyjkę. Ale mnie zadziałał. No skubany, jak dziabnie to rzadko, ale jak już dziabnie to mocno. I tak mało z niego trofeów jest. To co, będzie tutaj coś? No, skrzyneczka jest. To otwieramy. Materiały na miecz, super. Będzie jeszcze więcej hajsu, którego w tej chwili mam i tak brud i nie mam na co go wykorzystywać. Ale w razie czego mogę mieć więcej. Dobra, to teraz musimy pójść tutaj pozwiedzać terenki zielone, a potem wrócimy, pójdziemy tam, tam i na statek. I będziemy mogli dalej płynąć do Zatoki Maracaju w poszukiwaniu Garcii i kolejnego artefaktu, aby pokonać Marę. A tamtędy będę wracał. To tylko krab. Idzie i drugi. No idź, Patty, idź. Dobra, tutaj bierzemy kolejną muszlę. Przejdźmy się tutaj w ten zakątek. Kolejna skrzynia! Tym razem zamknięta. Oj, będzie zabawy, żeby ją otworzyć pewnie, co? Dobra, otwarta. W środku bida. Hej, weźmy się za to razem. Kurna, znowu aligator. Tak wyskoczył z nitą. Wow! Co za skurczypyki, no? Stychać! Dobra, zęby zebrane. Czy tutaj coś jeszcze jest? Kokosik. Tylko tyle. Dobra, przejdźmy tutaj teraz do lądu. Bierzemy grzyb kapoku. Tu jest jeszcze jeden. To teraz tutaj, to jest to wejście, czyli patrzymy tutaj. No i w zasadzie to jesteśmy już przy tej skale z powrotem, przy obelisku, dobra. No to wracamy dalej jeszcze i zbadamy resztki tej wyspy. Już niedużo zostało. Okej, tutaj muszę wrócić w lewo i potem pójść w dół i potem tam jeszcze bardziej w górę. W sensie tutaj na południe.
Okej, mamy roślinkę jakąś. Tu jest jeszcze jedna. Kolejny aligator. Dobra, leży bestyjka. Mamy ją ubitą, tam jest roślinka, to jak będę wracał. No, skubany! Dobra, leży kolejna morska bestia. O, czy tutaj coś jeszcze jest? Nie, to nie jest roślinka. Tu nic nie widzę już. To obchodząc z tej strony, tutaj mamy roślinę. Okej, teraz tutaj tędy cofniemy i tam potem odbijemy w prawo. Znaczy pójdziemy tutaj na górę, o tędy. I to będzie, słuchajcie, koniec wyspy. Będziemy mieli całą ją zbadaną. A już widzę, aligator się tutaj kręci. Okej, zdobyliśmy kolejne osiągnięcie. Da się jakoś podejrzeć? Teraz nie. Zbieramy roślinkę. Korona bohatera, spoko, się przyda też. Dobra, bierzemy kokosa. Słuchajcie, wyspa skarbów zwiedzona. Wracamy na statek. No co teraz? Zadaj to pytanie. Ciekawe, dlaczego głosu nie ma. Nie ma sensu przesiadywać w tej dziurze. Mamy to, po co przyszliśmy. Powiedz, kiedy mamy iść. No dobra, słuchajcie. Znaleźliśmy skarb stalowo-brodego. Ze skrzyniami wyszło do dupy, bo dopiero ostatnia otwierałem po kolei, słuchajcie. Praktycznie na Hibiu trafił. Ostatnia, którą otworzyłem, zawierała skarb. Dlaczego? Nie wiem. Tej zagadki nie rozumiem. Na szczęście mamy zapisanie i wczytywanie gry. Tylko to mi uratowało tyłek. No i dobra, słuchajcie, wyspa skarbów jest obczajona, zbadana, przeszukana wszędzie. W następnym odcinku wracamy do Zatoki Marakajów. Dzięki za oglądanie, cześć!